Właśnie jestem w trakcie tworzenia tej pięknej mandali, która będzie takim trochę wspomnieniem lata, takim odbiciem wody, morskiej bryzy. Chciałabym właśnie zaprosić Was na warsztat kreatywno-rozwojowy, jaki odbędzie się we Wrocławiu 14-15 października tego roku w takim wyjątkowym miejscu, przy pięknym domu, przytulnym, z pięknym ogrodem. Myślę, że będzie to miejsce sprzyjające do całego tego procesu. Warsztat o tytule Poczuj siebie oraz swój twórczy potencjał. I w pierwszym dniu, w sobotę, będę chciała, abyśmy zagłębili się trochę właśnie w tych blokadach, które stoją nam na drodze do tego, aby zacząć tworzyć piękne rzeczy, aby odkryć swój twórczy potencjał. Natomiast już pod wieczór zaczniemy troszeczkę wchodzić w ten świat mandali i właśnie będę chciała, żeby każdy z uczestników pomyślał nad swoją intencją, jaką chciałby, aby się ziściła, aby ona właśnie wybrzmiała na mandali. Dlatego, że mandala jest takim procesem, jak tutaj widzicie, takim skrupulatnym, takim bardzo trenującym naszą cierpliwość, taką wytrwałość. To jest jakaś droga, którą przemierzamy, prawda, w tym okręgu i ona jest taka właściwie, można powiedzieć, trochę jak taki symbol nieskończoności, ponieważ okrąg jest taki właściwie, że nie ma początku i nie ma końca. I to będzie właśnie taka droga do przyjrzenia się właśnie temu, z czym tak naprawdę się borykamy i co stoi nam na przeszkodzie. Myślę, że to w trakcie tworzenia mandali będzie wychodziło. Tak było na pierwszej edycji tego warsztatu i serdecznie Was na niego zapraszam. Agnieszka Tomczuk, malarka, terapeutka. Zapraszam.